Prosiliście, żebym pokazał, jak wyglądają pudełka, funkcjonalnie ułożone sprzęty w moim gabinecie, w moim studio. No i oczywiście spełniam waszą prośbę, pokazuję. Niektórzy z was wiedzą, że wcześniej to było poukładane alfabetycznie, czyli ołówki pod O, długopisy pod D i tak dalej. Aż spojrzałem na inspirację jakiegoś amerykańskiego blogera i zmieniłem system właśnie to w tym tygodniu mijającym. Dokonałem tej zmiany, gdzie po prostu w kilkanaście pudełek pogrupowałem przedmioty zależnie od ich funkcjonalności. Czyli biurowe do pudełka biurowych, długopisy, ołówki, wszystko do pisania w innym, AV na przykład, kable audio, wideo. Co więcej, spójrzcie, taki patent, że każdy kabel jest spięty starymi wizytówkami, dzięki temu te kable się nie plączą, bo chyba większość z nas ma problem z tym, że te kable w różnych pudłach po prostu się mieszają, plączą, a w ten sposób one się nie mieszają, one się nie plączą. Mam nadzieję, że ten system będzie się równie dobrze sprawdzał jak alfabetyczny, bo alfabetyczny od paru ładnych lat, ponad pięciu, się u mnie dobrze sprawdzał. Stwierdziłem, że pójdę w coś innego, czyli włożenie funkcjonalne. Wiem, że u wielu osób to się sprawdzało, prawdopodobnie też u mnie to będzie działać. Tu jeszcze widzieliście pudełko z długopisami, z ołówkami. Miejsce jest oczywiście to samo, gdzie wcześniej to było alfabetycznie, teraz tam się znajdują pudełka. Mam nadzieję, że zaspokoiłem waszą ciekawość, że wyczerpałem ten temat. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.